serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ten osobnik, którego plecy widzieliśmy, to kolega Krzysztof Pruski. Teraz nam tu pokazuje. Idź, idź, Krzychu, pokaż. A to pokaż chociaż co zrobione, a nie to, co nie, to, nie zrobione. Nie, no to co tutaj jest właśnie zrobione, bo tutaj, ja tu może przejdę. A to tutaj. Bo tutaj jest, zobaczmy. Tutaj. Tak wygląda z zewnątrz. Kiedy ostatni raz tutaj byliśmy, kolega Krzysztof opowiada nam o swoich planach. O... A to chyba było już, czy nie? Tego jeszcze nie było. Aha. Część była zrobiona, właśnie tutaj cały czas postępują prace. Tutaj widzę, o, takie zapomniane. Jeżdżąca roleta. Ale szyny nie ma na dole, no, jeszcze. Zobaczmy, ale kolega Krzysztof Pruski tutaj odgraża się, że już niedługo skończy i cały czas tutaj postępuje. Niestety pracownicy ostatnio nawalili, tak jak mówił, no i musi sam, tak, tutaj niestety, wiele pracy, tak, robić. Drugie okna są nieskończone w drugim gołębniku. Gołębnik miał być zrobiony z tyłu. Tak, woliera z tyłu, nieprzedłużona. No to teraz zobaczymy właśnie, ale to nie przeszkadza, żeby kolega tutaj właśnie te... Mieliśmy dzisiaj taką sesję zdjęcia, 63 młode gołębie. Kolega tutaj obiecywał dać, o, to są te gołębie właśnie, tak, które idą na aukcję. Na aukcję i część będzie w sprzedaży też takiej na banerze, jak my to nazywamy, po prostu na zasadzie rozmowy z kolegą Krzysztofem. O, tutaj widzimy, jest przedłużenie tego płotu, to, czyli tutaj żaden gołąb już nie wyskoczy, to też będą normalnie wolierki, tak? Tak, to, jest, to będą woliery, to będzie zobaczmy, betonowy niżej, płot. To będzie... Walienka do kąpieli od razu, tak? Nie, tylko że to będzie niżej, niżej wszystko, na poziomie ziemi. Będzie wysypany ten kamień, taki gruby, tuczeń, taki. Taki gruby tuczeń. Na płocie oczywiście będzie zainstalowana woda automatycznie, po to, żeby nie nosić, tylko wiadomo. Otwieram kran, leci woda. No i oczywiście tego nie będzie, no i tu ścianka. Tutaj właśnie to są te, tak, właśnie cele, tutaj trochę mamy ten rozpód, co tak, też pokazywaliśmy. Tak, czyli teraz tutaj będą te gołębie miały coś takiego. Tu jak widać ten murek i tutaj za tobą, czyli tu powstanie taka dodatkowa woliera właśnie na przykład na te gołębie, które czekają na wysyłkę. No i tam gdzie ty stoisz, następna... Kolejna woliera, tak, tutaj są, tak, przygotowana, widzę, tak, przestrzeń, także tu wszystko widzimy. Także woliera będzie o 1,40 m. I przestrzeni będą szersza, tak, dużo, dużo więcej miały te gołębie. Tu mogą korzystać z deszczu. Będą się kąpały, tak jak tak wszędzie nie mogą, tak tu się będą kąpały. Dobrze, tutaj teraz popatrzmy, to są właśnie te gołębie, które robiliśmy przed chwilą zdjęcia, to są gołębie, które na sprzedaż będziemy mieli. Tak, to są gołębie ale młode. Jak przejdziemy do tego gołębie, to powiedz jeszcze o sezonie, jak ci poszedł w tym roku. Och, sezon zaczął się całkiem nieźle, ale się skończył kiepsko. Jak to mówią, że po tym poznać dobrego mężczyznę, jak kończy, no także kiepsko się skończył. Powiem tak, że na maratonie zgubiłem najlepsze gołębie do B kategorii. Jedynie taka, no, naprawdę fajna samica, no bo i pierwsza na rejon, co szło trzy oddziały, to, to nie, druga, przepraszam, druga była na rejon, trzy oddziały leciały i drugi koeficjent super, tylko je włożyłem dlatego na maraton, że mogły C też zamknąć, no i się tam przejechałem i po prostu już potem przez to, że w 13 roku odmłodziłem jak gdyby kadrę, no to stwierdziłem, że nie, nie mogę ich wszystkich wygubić i sobie to odpuściłem. Mogłem jeszcze powalczyć, ale to już nie było o co. Ale jak składaliśmy wyniki, to, to się okazało, że było o co powalczyć. No ale już było, minęło. Skończyło się, nie ma. Natomiast mutkami no to lecę jak zwykle, czyli tylko dla treningu. Ze względu na wspólne gojemniki tak robię. Dlatego, że nie wiem, co oni robią z tymi gojemnikami. Co im dają, czy nie dają. Wiem tylko jedno, dużo je trenują. I przypuszczam, że musi być najlepsze zdrowie, dlatego ja robię tak samo. Nie daję żadnych odżywek, nie daję niczego, daję dobrą karmę. Tak, daję dobrą, no, akurat belgijską, no teraz lecą na Van Robijs Wersele Laga. I tyle, no i tak tylko wkładam. No. Ale mówisz, że wspólne gołębniki, to chodzi o Polskę, znaczy chodzimy o, nie, nie, zagraniczne, nie, to co dajemy, tak. Za chwilę wyjeżdżasz właśnie te, kiedy będzie aukcja trwała, ty będziesz za granicą, ty będziesz w Algawrze. Tak, będziemy, jadę w poniedziałek, 21 lecę do Algawry na wspólny gołębnik do Portugalii. Będzie tam tutaj z Polski na pewno kolega Adrian Śmiłowski, który jest ze strony polskiej tym koordynatorem i będzie też jego wujek, czyli Kubka z Niemiec. Natomiast nie wiem, kto jeszcze jedzie z Polski. No i będzie trochę zagranicznych gołębników, nie wiem jeszcze, bo nie mam potwierdzenia, bo w tym roku też dał Gerard Kopman i tam dzwoniłem do André, ale on nie umiał się określić, czy Gerard będzie, czy nie będzie. Będą na pewno inni, bo no, dużo było gołębi w tym roku, ponad 4000, także to jest dużo. W tą niedzielę mieliśmy niezłą popałkę, zginęło 800 gołębi, no może coś doszło teraz. Teraz mamy w poniedziałek 300 km lotu samochód i potem już finał, no mam nadzieję, że coś tam zostanie. Znaczy, ty, ja zgubiłem teraz... Samolotem lecisz, tak, ale wrócisz w razie czego samochodem tym, tak? Jak wygra gołąb twój? Nie, to nie chcę samochodu. Ostatnia wygrana jest lepsza. Ostatnia wygrana jest w tym roku już o 100 tysięcy euro. Także taka fajna wygrana. A jak tam twoje gołębie się spisują? No właśnie tak, na początku te takie szybkie kombinacje w miarę. Powiem tak. Przez zimę sobie zastanowiłem się co dać. Jak potem były młode, to stwierdziłem, jaki ten ładny, jaki ten ładny. I dałem zupełnie trzy inne gołębie
I mało tego, na przykład z jednej pary z Kopmana, jestem ciekaw, muszę zadzwonić do kolegów, bo ta para daje czerwonego i nakrapianego pstrego samiczkę. I tak, poszedł do Portugalii nakrapiany pstry, powiem nieładnie, szlak go trafił na pierwszym treningu z 10 km. U mnie zginął też ten nakrapiany pstry na treningach, czerwony mi leci całkiem nieźle i takie same, tylko teraz nie pamiętam jakie kolory. Wzięli koledzy do pola. Wziął kolega Leszczowski tam z oddziału popielów, który też tam przecież był wicemistrzem okręgu chyba 2 lata temu. I wziął kolega, który był mistrzem Polski chyba 2 albo 3 lata temu. To bracia Wróbel bodajże. Stamtąd, właśnie też stamtąd. Jestem ciekaw, czy te nakrapiane pstry też im zginęły. No po prostu niestety. No wygląda na to, że jednak trzeba dawać całymi parami, no bo no, nie trafi człowiek, jeżeli nie lotował. Bo to jest para, która została złożona w tym roku. I po prostu... No wiesz, że coś się pokazało z tego samca, coś się pokazało z tej samicy. Dobra, złączyłeś razem, totalna kicha. No, no ten mój czerwony jest, jeszcze ma 2 loty, zobaczymy. I ile tam masz jeszcze gołębi oprócz tego czerwonego? Został cały 1 z 6, także masakra jest w tym roku, ale bardzo dużo gołębi ginie. Nie wiemy, co się dzieje. Tak, bardzo słabo. U mnie jest bardzo słabo. Krzysiek Mazepa też strasznie narzeka. Bardzo ładnie lecą Wiczlinga gołębie, bo miał 6, ma 5. Ładnie lecą Marka Bittnera, ładnie lecą z polskich jeszcze, właśnie Kubka Śmiłowski, ładnie lecą. Ale mi Kubka mówił, że dał specjalnie inne gołębie. Nie dał takie na te loty do czystu, tylko na próbę, że powiedzmy roczniaki dobrze lecą z 600, nie? I takie dał. No i faktycznie im dalej, tym lepiej lecą jego gołębie. Natomiast tutaj u mnie no masakra. Jak teraz nie wrócisz czystu, to nawet nie będę miał na finale, nie będzie na co popatrzeć. No. Ale to nic. Tutaj sobie będziemy też mogli popatrzeć na te gołębie, które mamy. Może przejdziemy Krzysztof tutaj, żeby one tak... Zobaczymy tą wolierę, powiedzmy. Te gołębie, które tutaj mamy, to są te gołębie, 63 młode gołębie, które masz na sprzedaż. Tutaj są... tak, tutaj... Zasadniczo mamy 35 gołębi od ceny 200 zł i tak. Też mamy później tutaj kilka gołębi 400 i później mamy kilka gołębi takich drogich, 1500-2000. Jakie to są te gołębie? Możesz tak przybliżyć nam? No jest to tak podzielone, że no tak jak rozmawialiśmy. Tak jak ci, którzy u mnie kupują, to wiedzą. Czyli gołębie te od 200 zł są to te większość tych krzyżówek, które ja tutaj też testuję. Czyli tak jak właśnie na przykład tam. Tu też jest taki czerwony z tej pary, co mówiłem przed chwilą, co był na Algabrę. Czyli krzyżówka typowa, tu Kopan, tu coś Sangers złączony. Natomiast te, co są 400, to są już z tych starszych gołębi, które tutaj mam przez kilka lat, czyli na przykład 6-8 lat. I są to gołębie, które już się fajnie pokazały ich dzieci w takim czy w innym kojarzeniu. Niekoniecznie w takim jak w tym roku, nie? No bo to dopiero będziemy testować, bo ja co roku zmieniam pary. Natomiast... Czyli te, co byśmy oglądali teraz, te rozpodowe, te, co film, co mieliśmy o tych parach, to już masz inne. Nie. To są te właśnie gołębie. Tak, jeżeli ktoś zobaczy gołębia na... Do tych filmów możemy śmiało wrócić. Oczywiście. Ktoś zobaczy rodowód, chce zobaczyć, wchodzi na te pary rozpłodowe, tak. 2.15 i tam wszystko widzi, co, jak to wyglądało. Bo to tam zaledwie 2 albo 3 pary zostały przeparowane, bo problem jak zwykle był z samicami i nie było jak to przeparować. Czyli to są takie. No są tu, natomiast te drogie gołębie to są takie, że tak powiem, gdzie niegdzie pojedyncze egzemplarze. Na przykład te dwie najdroższe pary Houbena, są tam rzucone gołąbki po jednej sztuce bodajże, czy tam po 2. To są z tych takich najstarszych, 10-letnich, już bardzo przetestowanych, jak ciemny czy 119. Tam jest czerwony, ten, który siedzi teraz w tej półce na przykład. No, widzimy tam. Tak, to jest po czerwonym Sangersie, który tutaj już jest, jego ojciec rzucony. Taki bardzo ładny, gdzieś się tu... O tu, ten czerwony. Czerwony masz też. O ten stary. Tak. On w tym roku był cały rok w boksie. Pierwszy lęk miał czyste jajka, podłożyłem mu mutki, wychował. Drugi lęk, dał 2 mutki, tego czerwonego i płowego. Płowa jest samica, więc zostawiam sobie. Czerwony jest na sprzedaż. I już do końca nic więcej nie dał. Czyli nie wiem, czy on już się chyba skończył. On ma 11 lat, jak się nie mylę, ten stary. I może się już skończył. Ale to jest syn Meli 715, czyli samicy, który jego półbrat to był ten najlepszy lotnik Eagle Eye. Najlepszy na długie dystanse i tak dalej. Czyli te gołębie najdroższe to są po prostu takie wybrane pojedyncze sztuki. Tak samo jak tu po Wandajce jest tylko jeden samczyk na sprzedaż, taki 691. Jej córka to mój najlepszy lotnik, jakiego miałem, jeżeli bardzo dobry lotnik, bo 358 ponad w GMP, jeszcze na te stare, te w 12 roku. I w ogóle inne te jej wnuki, na przykład w tym roku na młode, mimo tak jak mówię, nic nie robię, to fajnie lecą jej dzieci i jej wnuki. Tu, no, wnuki, przepraszam, nie dzieci, bo były tylko chyba 3 mutki po niej. To jeden tam kolega zabrał, a 2 zostały. Ja też sobie zostawiłem samicę, samczyk jest na sprzedaż. Także te to są takie wybrane gołębie, to są pojedyncze. To też jeszcze jak robiliśmy zdjęcia tam, zawsze sprawdzałeś po czym jest gołąb, ale mówiłeś też, że jakieś, zaczynały ci się pokazać nowe Kopman, Sangers, te połączenie, co tak robiłeś, tak? Tak, powiem, że w tym roku, że z oryginałów różnie to wychodziło, dlatego pierwszy rok też, czy tam drugi, próbowałem jak gdyby Kopman na Kopman i to zostawiać w rozpłodzie. Też to nie zdawało w pierwszym roku u mnie rezultatów.
i jak zobaczyłem nawet po kolegach, którzy tam brali, czy tam po innych, dalej. Czyli ja na przykład teraz już Kopman, to już nawet to, co zostawiam sobie, to tylko krzyżówka. Czyli te moje bardzo drogie są na inne bardzo dobre gołębie naparowane i z takiej krzyżówki i z tego już są fajne gołębie. Także na przykład roczne kilka jest gołębi, które fajnie powalczyło w tym roku, a mutki po tych trzech lotach to do tej pory cały czas siadają właśnie te krzyżówki Kopman Sanger z pierwszym jednogłębniku, tak jak mówię, nic z nimi nie robię. Po prostu one tylko trenują ile chcą koło domu, jak nie chcą, to nie trenują, idą do kosza i nawet już nie wywożę, tylko naturalnie, zdrowie, to jest dla mnie najważniejsze, zdrowie pod tym kątem. Nie żeby tam, no bo to żeby lecieć, to trzeba strasznie dużo chodzić przy tych mutkach, u mnie jest kilku takich zawodników, co lecą powiedzmy na wdowce, no to nie, no to gdzie to dla mnie to... A z nowości od tamtego czasu, kiedy ostatni raz byliśmy, czy jakieś nabytki nowe przywiozłeś? Czy teraz może masz też zamiar tak przywieźć tam z Algawry? Tak planuję jechać, no z Algawry to nie wiem. Nie, ale tam po drodze jeszcze będziesz coś odwiedzał kogoś? Nie, no tam lecimy samolotem, to nie będę odwiedzał. Aha. Natomiast będzie tam kilku fajnych zawodników, z którymi będzie można porozmawiać na temat gołębi. Ale w listopadzie, jak jest 11 listopad, to wtedy jest wolne, trochę więcej wolnego czasu i planuję na 5 dni taki wyjazd Belgia-Holandia. Są tam 3 gołębiki, które mnie interesują. No, powiem tak, no... To, co tobie już mówiłem. No, u Van Dijka interesuje mnie ten wnuk tego DiCaprio, bo on tam dzieci nie sprzedaje, jak rozmawiałem, tylko te wnuki. Taki jeden gołąb by mnie interesował ze względu na to, że widzę kilka osób fajnie sobie tymi gołębiami leciało w lotach narodowych. To myślę, że może coś by to zagrało, ale to myślę, że to są do 600, nie dalej, chociaż mnie dalej te loty też, ja takie bym chciał, 100-600, to jest to, co mnie interesuje. No i jest takie nazwisko, taki pan, co jest fotografem gołębi, nazywa się Dominik Belg. I to jest gościu, który nigdzie na listach narodowych nie istnieje, ani prowincjonalnych, ale fajnych kilka gołębi sobie sprowadził, albo kilkanaście. I co jest najciekawsze w tym wszystkim? Ten gościu przez 3 lata jest najlepszym Belgiem na gołębniku Południowa Afryka, czyli South Africa na tym locie. Tam dają różne sławy, ale on jest najlepszym z Belgii. Czyli uważam, że to, co wysyłam, fajne. I rozmawiałem z nim na wiosnę o tych, co mnie interesowały gołębiach, bo patrzyłem to, co tam wygrywa. To sam potwierdził, że mówi, słuchaj, teraz chowam na wspólne gębniki gołębie. Później są dostępne. No to planuję do niego podjechać, zobaczyć. To też takie pojedyncze gołębie, może jeden, może dwa, właśnie do dołożenia na próbę na te wspólne gębniki, bo na przykład wszędzie bije na głowę wszystkich ten klas, nie? I jak spojrzymy na klasa rodowody, teraz są na pipie. 10 ileś gołębi. W rodowodzie nie ma żadnego, że tak powiem, najbardziej znanego nazwiska z Belgii, ani z Holandii. Tam nie znajdziemy Engelsa, tam nie znajdziemy Haubena, tam nie znajdziemy żadnego innego, ani Kopmana, ani Sangersa, nikogo. Jak on coś dokupił, on ma gołębie starą linię jeszcze Grandaliers, Jan Grandaliers, który mieszkał, że tak powiem, nauczyciel Jostone. Jan Grandaliers był nauczycielem Jostone, oni mieszkają od ciebie 10 km. I ta jego stara linia była przesuperowa, bo ja miałem te gołębie z Ameryki też, przywiezione, oryginały. I one tu u ludzi super latały, ale potem, wiadomo, no to już było bardzo dawno. To się zmieniły te gołębie, potem wszedłem w te Belgii. Tam znajdziemy, tam daleko te gołębie. A to, co dokupuję, to znajdziemy od gości, którzy wygrywają. Jak wygrał samochód ten Hardy Kruger z Niemiec, kupił brata, siostrę tego gołębia. On tylko kupuje te, co grają na wspólnych gojemnikach. I po prostu także jego widzę, nic innego nie interesuje. No i leje wszystkich na głowę. No, jak to mój kolega twierdzi, to jest numer jeden zawodnik, który w Algawrę no, chyba wygra. No, zobaczymy, czy to się sprawdzi. Bo teraz po tym locie, no, nie wiem ile on tam dał, ale 21 ptaków miał w domu po tym. Teraz zginęło 800 gołębi, był bardzo ciężki lot. Zginęła moja hope, że tak powiem, właśnie Van Dijka, którą liczyłem, że ona do tej, tam, te pierwsze loty do czystu się pokaże. No faktycznie, może raz, drugi się pokazała nieźle. Ale co jest ciekawe. 2 loty mieliśmy młode pod wiatr, trzeci był teraz te prawie 100 na godzinę. I właśnie to, co u mnie pierwsze siadło, to brat tego gołębia, czy tam siostra. I to też będzie w oddziale, nie wiem, czy to nie jest w piątce. Chyba jest, bo ja nie patrzyłem na listę, to nie wiem. Ale był bardzo czołowo. No to, że tak powiem, już to się, no według mnie, wyklucza. Bo jeżeli on 2 razy pod wiatr u mnie był przeciętnie, na trzecim locie na jedno, nie wiem, czy nagle tak formę złapał. Ale skoro wiatr mu pomógł i to mu pasowało, no to już się nie nadaje na Algawrę. Bo tam jak przyjdzie 500, jeszcze do tej pory, od kiedy ja to obserwuję 4 lata, to jest 8 godzin lotu, to nie ma o czym mówić. Także tu trzeba wysyłać zupełnie inny typ gołębia. No ale to jest zabawa, no jadę, po prostu spotkamy się z fajnymi ludźmi. I ta trzecia hodowla, o której mówiłeś, bo 2 do tej pory mówiliśmy? To są tych 2, a trzecia to w sumie powiem już teraz sam nie wiem, co chciałem powiedzieć, chyba skłamać. O tej to co masz zamiar zakupić? Aha, to jest taki gołębnik bardzo znany z prowincji, tam gdzie lata Verstrete. To są bracia Van, jak oni się nazywają? Terhoven? Van Hove, Uterhoven? Nie. Van Hove, Uterhoven to nie. To inne, to nie są bracia. Verheyen. Nie Verheyen, tylko Boże. Jak oni się nazywają? Kurczę.
Na V. Nie, 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 nie. To są bracia. To na razie przerwiemy, sprawdzimy, będziemy kontynuować. Tak. No tutaj właśnie po chwili konsultacji kolega znalazł tutaj w katalogu pipy Freddy Jacques van den Heede. Tak, bardzo dobry gojnik. Przez wiele lat, już powiem szczerze, chyba z 4 albo 5 lat temu mój kolega świętej pamięci Denis Junczak, ten Belg, właśnie mówił, że strasznie wyrównany poziom. Na tych lotach takich 400-700, bardzo wyrównany poziom. Także bardzo fajne gołębie i tu już powiem tak. Raz dzwoniłem, jeden z nich nie mówi po angielsku, więc nie porozmawiałem. Mówi brat, coś tam się tak domyśliłem, że z bratem, ale nie odebrał. Potem wysłałem ze 2 maile, 0 odpowiedzi na maila. Nie wiem czy, nie wiem czy, no nie wiem co. Może nie obsługują. Także ciężko mi się z nimi dogadać jest, bo chciałem się z nimi zobaczyć. No, na pipie są ich gołębie, ale mnie tu interesuje pójść zobaczyć i tak jak mówię też, to są pojedyncze gołębie, 2 sztuki, góra. Ale no, uważam, że na nasze warunki to jest bardzo dobre. Oni też mają z tej linii te Raf Sablon, jeszcze z tych starych gołębi takich, ale no, lecą super. No, to po prostu nie jest tak, że oni mają te gołębie w rodowodzie, tego limo czy tam inne, tylko oni po prostu lecą. No. I tu właśnie zobaczmy, o, w katalogu pipy możemy sobie na stronie 346 znaleźć właśnie gołębie z tej hodowli. Hmm. Tutaj w kamerze nie widzimy dokładnie szczegółów, co jest opisem, ale jeżeli ktoś będzie chciał sobie może taki katalog tutaj zaopatrzyć się i zobaczyć tą właśnie hodowlę. Czy Krzysztof, to rozumiem, te trzy gołębniki odwiedzisz później, będziemy coś mieli nowego. To jest listopad. W listopadzie też jeszcze dodam, bo oprócz tych gołębi, które mówiliśmy, tam jeszcze ileś około 200 późnych młodych będzie. Może w kolejnej, może w kolejnej partii. Tak. Na razie koledze dziękujemy, chyba że coś jeszcze chce dodać? No, zapraszam do udziału w aukcji. Także... I do usłyszenia, jak wszystko będzie dobrze, to jakiś filmik nagramy. Oczywiście. Z lotu, z rozdania nagród, bo planujemy tam być i po prostu tak jako ciekawostkę. Krzysztof będzie nagrywał właśnie tam, mówimy oczywiście o tym gołębniku tam w Portugalii. I tam będzie Krzysztof też nagrywał, także miejmy nadzieję, że jak wróci ten film nam prześle i będziemy mogli tutaj sobie zamiastkę tego, co tam jest, tutaj sami tutaj poprzeżywać. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobrego. Dzięki, dziękuję.